Oto kilka wskaźników dobrego zdrowia, czyli pewne testy, które w większości przypadków można wykonać samodzielnie w domu, aby sprawdzić, czy jesteśmy zagrożeni rozwojem niektórych chorób. Od czasu do czasu warto je wykonywać, aby w razie pewnych nieprawidłowości od razu podjąć kroki i poprawić zdrowie naturalnymi metodami. W celu przeprowadzenia pierwszego bardzo prostego testu będziemy potrzebowali wyłącznie miarę krawiecką. Posłuży nam ona do wyliczenia stosunku talia-piotra, zapisywanego w skrócie WHR. We wskaźniku tym chodzi o to, aby obliczyć stosunek obwodów talii do obwodów biodrach. Wyliczenie wskaźnika WHR pozwoli nam stwierdzić czy zmagamy się z otyłością typu jabłko inaczej określaną otyłością wiscelarną. U osób z tym rodzajem otyłości obserwujemy niezwykle niebezpieczny rozrost tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha. Niebezpieczny, ponieważ w tym przypadku tkanka tłuszczowa zaczyna obrastać wokół narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, serce czy płuca, powodując obniżenie ich sprawności. Osoby z otyłością brzuszną, czyli z otyłością typu jabłko, są o wiele bardziej narażone na rozwój wielu chorób metabolicznych, w tym np. cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych. Obwód tali, jak sama nazwa wskazuje, mierzymy, przykładając miarę krawiecką w rejonie wcięcia talii. Jest to miejsce mniej więcej na wysokości pępka lub nieco powyżej. Fachowo mówi się, że jest to połowa odległości pomiędzy ostatnim żebrem a górnym brzegiem grzebienia kości biodrowej. Po wykonaniu pomiaru zapisujemy wynik wyrażony w centymetrach i przechodzimy do pomiaru obwodu bioder. Biodra mierzymy z kolei na wysokości, przy której pośladki są najszersze, a mówiąc znów fachowo, mówimy o tak zwanej największej wypukłości mięśni pośladkowych. Uzyskany wynik również zapisujemy w centymetrach. Tu jeszcze zaznaczę, że aby pomiar przebiegł prawidłowo, należy go dokonywać po wydechu. Ponadto należy przyjąć wyprostowaną postawę ciała, a stopy powinny być złączone. Teraz wystarczy, że podzielimy obwód w talii przez obwód w biodrach. W przypadku pani, jeśli wartość wskaźnika WHR wynosi 0.8 lub powyżej, to wskazuje to na niebezpieczną otyłość typu jabłko. Z kolei u panów o otyłości brzusznej typu jabłko mówimy wtedy, gdy wartość wskaźnika WHR wynosi 1 lub więcej. Optymalnie jest, aby nasz wynik był bliski wartości 0,7 w przypadku kobiet i 0,9 w przypadku mężczyzn. Dla przykładu, jeśli wyszło paniom, że obwód w talii wynosi 100 cm, zaś obwód bioder 120 cm, to dzielimy 100 przez 120 i uzyskujemy wartość 0,83. W tej sytuacji mamy do czynienia z otyłością typu jabłko, czyli otyłością, która wskazuje, że nasze narządy wewnętrzne są otłuszczone, co stwarza poważne ryzyko zdrowotne, o którym przed chwilą powiedziałem. Rozwiązaniem jest podjęcie się pewnych zmian, jeśli chodzi o nawyki żywieniowe i włączenie aktywności fizycznej. O tym, jak zdrowo schudnąć i pozbyć się trzewnej tkanki tłuszczowej, nagrałem kilka filmów, które znajdą Państwo na moim kanale. Drugim nieco podobnym wskaźnikiem, którego zbyt wysoka wartość również wskazuje na podwyższone ryzyko pojawienia się chorób metabolicznych, jest współczynnik stosunku talii do wzrostu, zapisywany w skrócie jako WHTR. Aby go obliczyć, należy zmierzyć obwód w talii w ten sam sposób, o którym przed chwilą powiedziałem, i dodatkowo trzeba zmierzyć swój wzrost. Ogólnie uznaje się, że obwód talii powinien być niższy niż połowa naszego wzrostu, czyli jeśli nasz wzrost wynosi np. 180 cm, to obwód naszej talii nie powinien być większy niż 90 cm. Aby wyliczyć omawiany wskaźnik, należy podzielić obwód talii przez wzrost. Wartości podajemy w centymetrach Najlepiej, aby wartość wskaźnika mieściła się w przedziale od 0,4 do 0,5. Jeśli zaś uzyskany przez nas wynik wynosi powyżej 0,5, to powinniśmy podjąć już pierwsze działania, jeśli chodzi o modyfikację naszego stylu życia w kierunku pozbycia się nadmiaru tkanki tłuszczowej. Jeśli zaś wynik wynosi powyżej 0,6, to kroki te należy podjąć jak najszybciej. W przypadku, gdy wynik wynosi poniżej 0,4, to wskazuje to na ryzyko niedowagi, co również jest zjawiskiem niekorzystnym dla zdrowia. Innym testem, który również możemy wykonać w warunkach domowych i do którego potrzebujemy tylko krzesła i miarki jest tak zwany test wstań i idź. Ten wskaźnik zdrowia pozwala nam ocenić chód i sprawność funkcjonalną. Nieprawdowy wynik wskazuje na to, że jesteśmy zagrożeni upadkami i że być może rozwija się u nas sarkopenia. Dla osób, które tego nie wiedzą, powiem, że sarkopenia to postępujące osłabienie masy i siły mięśni, które nasila się wraz z wiekiem i które prowadzi do naszej niepełnosprawności. Przeprowadzenie tego testu jest bardzo proste. Najpierw należy usiąść na krześle, opierając plecy o oparcie, następnie na komendę start trzeba wstać z krzesła. Przejść do przodu po płaskim terenie w normalnym tempie odcinek 3 metrów i po przekroczeniu wyznaczonej linii końcowej trzeba obrócić się o 180 stopni, powrócić do krzesła i na nim usiąść. Od momentu wydania komendy start aż do ponownego zajęcia pozycji siedzącej na krześle mierzymy czas potrzebny do wykonania tego zadania. Najlepiej, aby zadanie wykonać w czasie krótszym niż 10 sekund, jeśli mowa o osobach poniżej 65 roku życia, i poniżej 14 sekund w przypadku osób powyżej 65 roku. Wynik powyżej wspomnianych 10 lub 14 sekund wskazuje na wysokie ryzyko upadków. Z kolei wykonanie wspomnianego zadania w czasie dłuższym niż 20 sekund świadczy o rozwiniętej i ciężkiej sarkopenii. Aby ocenić siłę mięśni i ryzyko sarkopenii, można przeprowadzić też test pięciokrotnego wstawania z krzesła. Badanie to polega na tym, że trzeba usiąść na krześle, najlepiej o standardowej wysokości 46 cm. Ręce należy skrzyżować na klatce piersiowej, po czym na komendę start należy 5 razy wstać z krzesła i na nim usiąść bez pomocy rąk. Od momentu słowa start mierzymy czas niezbędny na wykonanie wspomnianego zadania. O osłabieniu mięśni i zwiększonym prawdopodobieństwie rozwoju sarkopenii świadczy wynik powyżej 15 sekund. Jeśli problem osłabionych mięśni państwa dotyczy i podejrzewają państwo u siebie rozwój sarkopenii, to na moim kanale znajduje się film, w którym opowiadam, co zrobić, aby powstrzymać ten niekorzystny proces. Wspomniany materiał opublikowałem 23 października 2022 roku. Tutaj wtrącę, że jeśli moje filmy są dla Państwa wartościowe, to dużo ciekawej wiedzy w pigułce przekazuję też w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać zapraszam na dziennik. W ostatnich latach naukowcy opracowali też bardzo prosty test, który z kolei pozwala ocenić stan naszego serca i ogólnie układu krążenia. Mam tu na myśli tak zwany test schodowy. Polega on na wejściu po określonej liczbie schodów i zmierzeniu czasu potrzebnego do wykonania tego zadania. W trakcie wchodzenia dobrze jest starać się utrzymać dość szybkie tempo, bez zatrzymywania się, ale też bez wbiegania. Za standard przyjęło się, aby pokonać 60 schodów. Naukowcy wskazują, że uzyskanie czasu mieszczącego się w zakresie od 40 do 45 sekund wskazuje na bardzo dobry stan serca i niskie ryzyko śmierci w ciągu najbliższego roku i kolejnych 10 lat. Jeśli zaś wejście po wspomnianych schodach zajęło nam półtorej minuty lub dłużej, to jest to pewien powód do niepokoju i w tym przypadku warto szerzej zainteresować się swoim zdrowiem, w tym oczywiście zdrowiem serca. Bardzo ciekawym i wartościowym narzędziem wykorzystywanym do oceny ryzyka pojawienia się problemów kardiologicznych w przyszłości jest tak zwana karta SCORE. Aby z niej skorzystać i móc zinterpretować swój wynik, potrzebujemy znać cztery parametry. Są to ciśnienie tętnicze krwi, stężenie tak zwanego cholesterolu nieHDL, czyli pewnej frakcji cholesterolu, którego wysoki poziom jest niebezpieczny dla zdrowia, a także mamy tu jeszcze wiek oraz kwestię palenia papierosów. Jeśli dysponujemy ciśnieniem mierzem, to aby skorzystać ze wspomnianej karty, musimy jedynie udać się do laboratorium, aby zrobić badanie krwi, w której należy oznaczyć poziom cholesterolu nie HDL. Teraz wyjaśnię Państwu, jak skorzystać z takiej karty, gdy znamy wszystkie cztery parametry. Najpierw musimy odszukać swoją płeć. Po lewej stronie tabeli mamy kobiety, zaś prawa strona dotyczy mężczyzn. Prześledźmy interpretację wyników, zakładając, że naszym pacjentem jest kobieta. Najpierw musimy wskazać, czy dana osoba pali papierosy, czy też nie. Załóżmy, że jest ona aktywnym palaczem. Wówczas bierzemy pod uwagę prawą część kolumny. Teraz czas na wiek. Musimy odnaleźć przedział wiekowy, w którym się mieścimy. Przyjmijmy, że mamy do czynienia z kobietą w wieku 76 lat. Czyli interesuje nas fragment kolumny, który został zaznaczony na ekranie. Teraz musimy wybrać ten wiersz, który odpowiada naszemu skurczowemu ciśnieniu krwi. Załóżmy, że ciśnienie to wynosi 145 mm supertęci. Wówczas zawężamy nasze poszukiwania na tablicy do zaznaczonego obszaru. Teraz pozostało nam jeszcze przyporządkować poziom cholesterolu nie HDL. Jego stężenie odczytujemy korzystając z legendy u dołu tabeli. U naszej pacjentki stężenie wspomnianego cholesterolu wynosi powyżej 250 mg na decylitr. Wybierając te wszystkie parametry, zawężamy pole do jednego konkretnego kwadracika. Wskazany kwadracik ma wartość 41. Jest to liczba wskazująca na ryzyko wystąpienia u nas chorób sercowo-naczyniowych lub zgonu z ich powodu w ciągu najbliższych 10 lat. Czyli ryzyko pojawienia się tych problemów zdrowotnych u wspomnianej kobiety wynosi aż 41%. To, co możemy sprawdzić w warunkach domowych i co może wskazywać na stan naszego zdrowia, to tętno, czyli puls. A konkretnie pomiar tętna pozwala nam wstępnie ocenić pracę serca. Dla osób, które nie do końca wiedzą, czym jest tętno i dlaczego może ono świadczyć o stanie serca, krótko to teraz wyjaśnię. Otóż podczas pracy serca dochodzi do przepompowywania krwi do naczyń krwionośnych, a konkretnie do tętnic. Na skutek wyrzutu krwi z serca do tętnic, co ma miejsce podczas skurczu komór serca, dochodzi do rozciągania się tych naczyń krwionośnych. I to właśnie taka fala rozciągających się tętnic wyzwala uczucie pulsowania, gdy do tętnicy przyłożymy palce. Pomiar tętna najlepiej wykonywać na tętnicy promieniowej po wewnętrznej stronie nadgarstka lub na tętnicy szyjnej. Do tego celu nie potrzebujemy nawet pulsometru. Wystarczy, aby przybliżyć dwa palce we wskazane miejsce i policzyć liczbę uderzeń na minutę. Najlepiej wykorzystać do tego palec wskazujący i palec środkowy. Do odmierzania czasu możemy wykorzystać zwykły stoper, który większość z nas ma chociażby w telefonie. Aby przez całą minutę nie liczyć uderzeń, ja mierzę ich liczbę przez 10 kolejnych sekund, po czym uzyskany wynik przemnażam przez 6. Czyli jeśli w ciągu 10 sekund naliczyłem 11 uderzeń, wówczas mnożę ten wynik razy 6 i otrzymuję 66 uderzeń na minutę. Tu zaznaczę, że jak sama nazwa wskazuje, pomiar tętna spoczynkowego wykonujemy w spoczynku, gdy nie poprzedziliśmy go aktywnością fizyczną. Za prawidłowe tętno u osób dorosłych przyjmuje się około 70 uderzeń na minutę, zaś w przypadku osób starszych jest to 60 uderzeń, przy czym nieco wyższy wynik nie powinien być powodem do niepokoju. O przyspieszonym zaś biciu serca, czyli tak zwanej tachykardii, mówimy wtedy, gdy liczba uderzeń przekracza 100 na minutę. Poza wysiłkiem fizycznym czy stresem emocjonalnym, szybkie tętno może być wynikiem różnych chorób. Ogólnie przyczyną szybkiego pulsu mogą być problemy zdrowotne, tak jak nadczynność tarczycy, niedokrwistość, czyli anemia, a także niewydolność serca. Ta tachykardia może pojawić się również w przebiegu gorączki oraz może być skutkiem stosowania niektórych leków. Oczywiście do czynienia możemy mieć też ze zbyt wolną pracą serca, gdy liczba uderzeń na minutę wynosi poniżej 60, co określamy mianem bradykardii. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być też niektóre leki, w tym np. beta-blokery i blokery kanałów wapniowych, czyli leki stosowane m.in. w nadciśnieniu tętniczym. Ponadto zwolnienie pracy serca może nastąpić na skutek choroby niedokrwiennej serca czy różnego rodzaju zatruć i infekcji. Poza tym bradykardia może być po prostu wynikiem starzenia się naszego ciała. O naszym zdrowiu i ogólnej jakości życia świadczy też to, czy dobrze sypiamy. Oczywiście przyczyn niskiej jakości snu może być bardzo dużo. Niemniej, bez względu na przyczyny należy wiedzieć, że zły sen przyczynia się do powstania wielu problemów zdrowotnych i rozwoju różnych chorób. Stąd warto monitorować jego jakość. W tym celu możemy posłużyć się kilkoma wskaźnikami. Pierwszy wskaźnik to tak zwana latencja snu. Jest to czas potrzebny do przejścia z trybu czuwania do trybu uśpienia, czyli mówiąc wprost, jest to czas niezbędny do zaśnięcia od momentu położenia się do łóżka i zgaszenia światła. W przypadku osób dorosłych czas ten powinien być krótszy niż 30 minut, zaś u osób starszych mowa o czasie nie dłuższym niż 45 minut. Drugi ważny parametr świadczący o jakości snu to liczba przebudzeń trwających powyżej 5 minut w trakcie nocnego odpoczynku. W przypadku osób dorosłych nie powinno być to więcej niż jedno przebudzenie. Wśród osób starszych za dopuszczalne uważa się dwa przebudzenia w trakcie nocy. Dla wszystkich grup wiekowych, pojawienie się czterech przebudzeń i więcej w ciągu nocy wskazuje na wyjątkowo niską jakość snu. Tu przypominam, że mowa o przebudzeniach, które trwają powyżej 5 minut. Mamy też taki parametr, jak czas przebudzenia po zaśnięciu. Jest to nic innego jak całkowita liczba minut, przez które dana osoba nie śpi na skutek przebudzenia. O dobrej jakości snu mówimy wtedy, gdy czas przebudzenia trwa nie dłużej niż 20 minut. Z kolei o szczególnie złym śnie mowa wtedy, gdy całkowity czas przebudzeń wynosi powyżej 50 minut. O jakości naszego snu mogą świadczyć też drzemki w ciągu doby. Badacze przyjmują, że na niską jakość snu wskazuje ucinanie sobie powyżej trzech drzemek w trakcie całego dnia znaczenie ma nie tylko liczba drzemek ale również czas ich trwania na niską jakość snu wskazuje łączny czas drzemek w ciągu dnia w wysokości powyżej 100 minut czyli nieco powyżej półtorej godziny na podstawie wymienionych przeze mnie parametrów mogą państwo ocenić to czy sen jest regenerujący jeśli któryś ze wskaźników jakości snu wypada negatywnie to warto zwrócić uwagę na ten problem i zastanowić się co może być przyczyną pogorszonego snu na moim kanale znajdą też Państwo kilka materiałów, w których opowiadam co zrobić, aby poprawić jakość naszego snu. Jest to bardzo ważne, ponieważ tak jak powiedziałem, zły sen sprzyja powstawaniu wielu problemów zdrowotnych. Banalnie prostą metodą, która również w pewnym stopniu może wskazać na stan naszego zdrowia jest po prostu odpowiedzenie sobie na pytanie, czy suplementujemy witaminę D. Wspominam o tym, ponieważ towarzystwa naukowe zalecają, aby przez cały rok, bez względu na porę roku, suplementować witaminę D. Niestety składnik ten jest bardzo deficytowy w naszej diecie i sięgając po zwykłe produkty spożywcze, nie jesteśmy w stanie dostarczyć zadowalających ilości tej witaminy. Zazwyczaj nie wystarcza też spędzanie dużej ilości czasu na dworze, aby pod wpływem działania promieni słonecznych powstawała wystarczająca porcja witaminy D. Mowa tu oczywiście o przebywaniu w naszej szerokości geograficznej. Jeśli zaś przez dłuższy czas nie dostarczamy witaminy D w postaci oleju z wątroby dorsza lub innych preparatów, wówczas istnieje bardzo duże ryzyko, że zmagamy się z jej niedoborem. Z kolei zbyt słabe wysycenie ciała witaminą D sprzyja pojawieniu się wielu problemów zdrowotnych. Mam tu na myśli nie tylko osłabienie naszych kości, ale również osłabienie odporności, bóle mięśni, pogorszony nastrój, ciągłe uczucie zmęczenia, zaburzenia pamięci, problemy ze snem, zawroty głowy, zaburzenia erekcji, zwiększone wypadanie włosów, a także wyższe ryzyko pojawienia się udaru mózgu, a nawet niektórych nowotworów stąd zachęcam, aby praktykować stosowanie witaminy D przez cały rok, dobierając dawkę w zależności od tego, z jak dużym niedoborem się zmagamy i jak nasze ciało reaguje na suplementację. Myślę, że warto korzystać z omówionych wskaźników, ponieważ albo nic nie kosztują, albo są tanie, a pozwalają wstępnie zweryfikować stan swojego zdrowia. A jeśli chcieliby Państwo nieco poszerzyć diagnostykę, to zachęcam jeszcze do obejrzenia materiałów, w którym opowiadam, które badania krwi dobrze jest wykonać po czterdziestce. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.